Wspólnotą mieszkańców Reszla i gminy i taka wspólnota, poszczególne gminy tworzą wspólnotę naszego państwa i dzisiaj to te najważniejsze święto, jakie jest święto niepodległości, no wolność, no to nie ma nic cenniejszego od wolności i musimy dbać o tą wolność, którą wywalczyli nasi przodkowie, płacąc nieraz najwyższą cenę, płacąc to krwią. Szanowni Państwo, w związku z tym, że polonez będzie tańczony przez mieszkańców Reszla, nie było żadnej próby. Będziemy to na żywo po prostu tańczyć i komponować, co nam wyjdzie. I naprawdę zapraszam wszystkich do ustawienia się i zatańczenia. To nie jest tak, że te osoby są przygotowane. Bardzo zapraszam. Będziemy wspólnie świętować to święto. Thank you.
Polonesa już nie pamiętam, kiedy tańczyłem, ale to już nie ma znaczenia. Nikt nie ćwiczył, nie było, to była typowa improwizacja. Pani, która prowadziła, to tylko prowadziła nas, jak mamy iść w tą stronę. A tak to nie pamiętam ostatniego razu, ale polonez to narodowy taniec i na tą rocznicę, setną rocznicę uzyskania niepodległości, trzeba było go tutaj zatańczyć i cieszę się bardzo, że tylu mieszkańców się do nas przyłączyło. No ja wybrałem jednak swoje rodzinne miasto Reszel i świętuję razem z mieszkańcami, bo 100 lat odzyskania niepodległości jest bardzo ważnym świętem dla całego narodu i ważne, że możemy wspólnie ten dzień obchodzić tak uroczyście, w takiej miłej atmosferze, jaka była tutaj właśnie w Reszlu. Nic nie ćwiczyliśmy tutaj, przyznam się szczerze, córka mnie wyciągnęła, żeby zatańczyć i na pełnym spontanie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tańczyłem poloneza, także był to pełen spontan. Nie wiem, jak wyszło, myślę, że obejrzę i zobaczę, jak to wyglądało. Bardzo to cieszy, że jesteśmy w tym pięknym dniu jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości razem i tak powinno zostać. I to jest właśnie to, że jednak ten duch w narodzie również korczyńskim jest pozytywny. Więc w tym dniu życzę wszystkim po prostu zdrowia, radości, szczęścia, pomyślności, naprawdę wszystkiego co najlepsze. Pamiętajmy o tym, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, więc trzeba o nią dbać. Chcemy jeszcze przejść po tej akademii do hali widowiskowo-sportowej i tam przed halą chcemy odsłonić orła, który jest symbolem właśnie tej niepodległości, państwowości. Dadzą mi na
manierkę z tą żałczyną. Ciebie kto zapyta? Kto ty taki? Skąd ty rodem? Mów, że jesteś z Łanużyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, i że ziemię, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Zakochany w tobie serce, może to przede wszystkim brawa tym, którzy są odważni i właśnie spróbowali swoje talenty pokazać tu publicznie, tak ad hoc. Zobaczcie, tak może wyglądać Wojciech Kęczyński. Oceniajcie. Proszę bardzo. Mamy autora tej pracy? No tak, dzisiaj data zupełnie szczególna, setna rocznica odzyskania niepodległości. Przy okazji, tak jak co roku, święto naszego miasta, bo mamy, jak zawsze mówię, ten przywilej szczególny, historyczny, że to są te dwa święta naszym sercom najbliższe. Dlatego też spotykamy się na Morcinkach w tym odświętnym charakterze. Zaraz niedługo na tym marszu świętego Marcina, naszego nowego patrona, od roku wcześniej na uroczystościach patriotycznych przy pomniku niezłomnym, niezwyciężonym naszym bohaterom 45 roku i wcześniej. No cóż, refleksje różne. Ojczyzna jest jedną, trzeba ją kochać, szanować, pracować dla niej, walczyć. No ale ten tłum za nami, bo to jest tłum, świadczy o tym, że jednak ludzie potrzebują takich uroczystości, ale najważniejsze jest to, że się integrują i chcą świętować właśnie takie święto. Największą wartością w Polsce powinna być właśnie ta solidarność pokoleń, solidarność ludzi. Więcej życzliwości, więcej
dobrego prawa, dobrych obyczajów, więcej ciepła i takiej pozytywnej energii, można powiedzieć takiej zwykłej ludzkiej miłości i życzliwości w stosunku ludzi do siebie. Niech pan Wyspiański dobrze rozważy. Lepiej mieć zapas i coś do garnka. Kto wie, co u Rydlów dzisiaj się wydarzy. Chłopy i pany, to zła mieszanka. Kiełbaska, niam, niam, szynka, ser, wiejskie jaja. Same pokusy, pani Klimowa. Jeszcze jak zwykle, plotka i baja i rozwolnienie. Spokojna głowa. Niech pan nie mówi nikomu, ale ludzie go dają, że na wesele Ludwik Tettmajer zaprosił duchy, co się plątają, haj, przy kościele. Fantazje bujne, jak na wsi trawa. Szanowna pani przekupko, dziś weselisko, huczna zabawa. Zbijem skorupkę, wypijem żółtko. Ja może też coś tutaj wprawdzie znaczę, ale jak zwykł mawiać imć pan Krasicki, mimo tak wielkiej płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety. Dyć prawda. Różo, złoty róg, biały orzeł przyniósł mi go tu. Czas dąć budzić panów i prosty lud. Niech nam błogosławi Bóg. Bo mi tam zginiesz, albo powrócisz, Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Thank you.
Pierwsze miejsce Zuzanna Czaplińska, przedszkole w Barcianach. Zapraszam. Rokrocznie organizujemy wieczornicę, tak jakby spotkanie dla mieszkańców i nie tylko z okazji odzyskania niepodległości. Tak więc dzisiaj też był przepiękny występ, inscenizacja pod tytułem Polska Róża w wykonaniu aktorów teatru okazjonalnego, czyli radnych gminy Barciany i mieszkańców, przygotowany przez panią Barbarę Sulowską. Jest to już po raz drugi, bo w ubiegłym roku mieliśmy okazję również oglądać przepiękne. Są to tak wzruszające występy, przenoszące nas w czasie, że coś pięknego. Oczywiście też były zespoły wokalne, które prowadzi pani Barbara Sulowska. No i na zakończenie ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pod tytułem Polska z marzeń i krwi. Konkurs organizowany przy udziale Klubu Honorowych Dawców Krwi przy placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Także to już też stało się tradycją, że razem wspólnie organizujemy konkurs plastyczny, który cieszy się dużą popularnością wśród szkół naszej gminy. Tak więc myślę, że uczymy też dzieci patriotyzmu i szanować naszą tradycję.